Myślisz, że ta produkcja Patryka Wegi jest w stanie przebić i tematycznie, i pod liczbą wyświetleń nowy film Claire? Zobaczymy. Przede wszystkim to będzie zupełnie inne kino, zupełnie inne. Będzie na pewno bardzo kontrowersyjne, ale nie ma co porównywać tych filmów, dlatego że jeden Claire jest filmem kinowym, film Patryka jest filmem na platformę Showmax, więc absolutnie nie można tego porównywać. Patryk ma swoją widownię bardzo, bardzo liczną, także bardzo liczymy na Was. Mam nadzieję, że nowa widownia także do nas dołączy. No ale trudno jest porównać te dwa filmy. Absolutnie, absolutnie wydaje mi się, że są nie do porównania. Z prostego względu, że jeden to jest, Claire jest filmem kinowym, a Plagi Breslau to będzie na platformie Showmax. A miałaś możliwość zobaczyć już Claire? Nie, jeszcze nie widziałam. Jeszcze nie widziałam z braku czasu. Czekam po prostu, aż mój chłopak będzie miał trochę czasu i wybieramy się razem na ten film. Jeszcze po prostu nie mieliśmy wspólnego takiego wolnego wieczoru, żeby się wybrać, ale wybierzemy się na pewno. Masz jakieś konkretne oczekiwania od tej produkcji? Nie mam, ale uważam, że porusza bardzo, bardzo ważny temat, bardzo ważny społecznie, który jest zamiatany pod dywan i jest to moim zdaniem bardzo ważny film, ale jeszcze niestety nie miałam możliwości zobaczyć tego filmu.